Witam Państwa bardzo serdecznie w niezwykłym miejscu. Jest to kościół pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej na Chwarznie. Przedstawiam Państwu proboszcza, księdza Gerarda Kaczyńskiego, który, no właściwie dzięki któremu ten kościół w ogóle funkcjonuje. I chciałabym, żebyście Państwo posłuchali bardzo ciekawej historii dotyczącej zarówno życia samego księdza, jak i tego kościoła. Otóż, księże proboszczu, jak to się zaczęło, że, no jak to zwykle, powołanie. Wiemy, że tutaj rodzina też miała coś do powiedzenia. Tak, słusznie, bo rodzina to jest właściwie, to są korzenie, to jest komórka, z której się wszystko wywodzi. U nas był wielki kult Matki Bożej w rodzinie i tak sobie dzisiaj przypominam, że nawet w niedzielę to było niemożliwością, żeby ktoś w niedzielę nie uczestniczył w Eucharystii. Z góry było tak, że Eucharystia była to główną osią całej niedzieli. Poza tym wszystkie nabożeństwa różańcowe, szczególnie w październiku, czy Adwent, czy Wielki Post. Wszystkie tradycje te były bardzo zachowywane. I stąd to jest taka baza, taka podstawa, gdzie człowiek ma oparcie w rodzinie. Jeżeli tego nie ma, no to później wszystko się coś chwieje. Ale jeszcze rola taty. No, oczywiście i rodziców bardzo. Matka bardzo i ojciec bardzo i babcia i dziadek byli bardzo wierzący i na zasadzie nie takiego przymusu, tylko różaniec żeśmy odmawiali prawie codziennie i jak ktoś tam coś psocił czy coś, to wtedy musiał od razu tu klękać i z przymusu, tylko za radości odmawiać ten różaniec. Tak. I to była, myślę, taka główna oś tego wszystkiego, tak. Że człowiek się czuje dobrze. Droga do tego, żeby zostać Kapłanem. Tak. Jest to tak. Ponieważ jesteśmy tutaj na wybrzeżu, w Chwarznie. Dlaczego Chwarzno? Ano właśnie, bo ja już tu sporo lat pracuję. Pracowałem też przez długie lata w Witominie. I to są lata 1980. Przedtem jeszcze pracowałem i właściwie Chwarzno nie było tutaj wielkie, było tylko 1000 ludzi. Droga, każdy pamięta, w tym czasie przez las była taka nieciekawa, ale z wielką perspektywą było w ten czas rozbudowy. Tak, miała tu powstać Gdynia Zachód. Do dzisiejszego dnia się o tym mówi, miało w ten czas mieszkać tu 80 tysięcy ludzi. Zupełnie nowa taka Gdynia, kamienna pustynia samych bloków. No i ksiądz arcybiskup Przykucki z Pelplina, bo to wtedy należało do Pelplina. Tak. Wyraził taką chęć i tak dalej, żeby jakoś tu próbować wejść na ten teren. Oczywiście. Tak, ale była to, wiadomo, głęboka komuna, no to nie bardzo w ten czas można było coś tutaj zrobić. Oczywiście ciągle, bez przerwy, taka zawsze rzecz to jest brak planu zagospodarowania i nie szło tego nic zrobić. No to jeżeli nie szło, no to tym bardziej trzeba było coś robić. No i zaczęto budować. Tak. Zaczęto budować, tak. Ale z tego, co ja wiem, to oczywiście ksiądz był tutaj niesamowity, bo opowiemy historię, jak ksiądz pozyskał drzewo, bo to jest też fajna sprawa. Tak, drzewo już to tak trochę później, ale też na samym początku gromadziliśmy się wszyscy i każdy to coś wiedział, jakąś dobrą informację to przychodził i wspaniali ludzie tutaj mieszkają. No i ktoś powiedział mi, że rozbierają molo w Orłowie. No to ktoś mi inny podpowiedział, że to całe molo można kupić. No to pojechałem i przy pomocy dobrych ludzi
większość oczywiście trzeba zakonserwowane, w morzu, tak, to stało tak. 25 lat, te pale były wbite w morze, tak. Więc nie potrzeba było żadnej konserwacji. No i oczywiście wnioski różne, ale bardzo ludzie byli przychylni. Zresztą w owym czasie chciał to ktoś kupić i na takie domki. Mhm. Się okazało, że to drzewo się nie nadaje na żadne domki, a już w ogóle nie na opał, ponieważ było tak przesycone tą solą morską. Tak, i twarde. I twarde, tak. Że nie szło. No i dzięki temu to drzewo kupiłem, ale to były takie pale 15-metrowe i dłuższe, trzeba było to wszystko przewieźć. Żaden tartak nie chciał tego kroić, no ale, ale się udało. Ale się udało i Państwo potem zobaczycie, że wystrój tego kościoła, ten drewniany, on ma swoje lata i swoją historię. Tak jest. Ale teraz kolejna sprawa. Dlaczego świętej Urszuli Leduchowskiej? No to też takie przeważnie są zawsze fakty. 29 maja zdałem maturę. 29 maja, w owym czasie był to piątek i ksiądz arcybiskup Przykucki w ten dzień mnie zwołał do Pelplina no i powiedział, że może byś się tego zadania podjął. No, przypomnijmy, że to jest dzień śmierci Urszuli. Urszuli. No więc oczywiście ja ochotnie się tego podjąłem. No i tak ksiądz arcybiskup Przykucki chciał też, żeby to był świętego Maksymiliana kościoła, ale ja mówię, no Maksymiliana już ma powstać nowy w Witominie, no więc tak by nie bardzo było. No i taka przeważająca też rzecz była, że mówię, no ale ksiądz arcybiskup z Poznania, ona też z Poznania, no to tu akurat będzie. No i się tego przychylił. No i poza tym byłem też na jej ekshumacji w Rzymie, bo trzeba wiedzieć, że... ale to właśnie pomaleńku opowiemy historię. Mm-hmm. Drodzy Państwo, bo to jest bardzo istotna sprawa. Mówimy o świętej Urszuli Leduchowskiej, która miała na imię Julia. Pochodziła z niezwykłej rodziny, polsko-szwajcarskiej, bardzo, że tak powiem, zacnej rodziny, dlatego że mama była z jakiegoś rodu rycerskiego, prawda? A ojciec był rotmistrzem huzarów i szambelanem cesarskim. Także to była niezwykła. Z tej rodziny wywodzi się mnóstwo znakomitych ludzi, Polaków, odgrywających ogromną rolę, jeżeli chodzi o historię Polski. Ona sama była z dziesięciorga rodziny, prawda? Z dziesięciorga dzieci, z których to dzieci też, między innymi siostra już jest świętą. Patronką Afryki. Tak. Mhm. A pozostałe dzieci też są związane na stałe. Między innymi brat był generałem jezuitów, prawda? Tak. Jest też kandydatem na ołtarze. No właśnie. Mhm. Także słuchajcie Państwo, warto się zainteresować tą rodziną, bo jest to niezwykła rodzina w historii naszego kraju. No i teraz. No i właśnie jeszcze chcę podkreślić, że mimo że taką wiedzę posiadała, była ta Urszula bardzo skromna. Pojechaliśmy nawet tam, właściwie to jest Lusdorf w Austrii, do tego domu. Jak te nasze 40 osób weszło tam do góry na to piętro, to się ta chałupa zakwiała. W każdym razie widzieliśmy niezwykłą taką skromność. No i przede wszystkim ona zawsze stawiała wiarę i rozum. Dlaczego mówimy o Austrii? Bo ona się tam urodziła. Tam się urodziła 17 kwietnia 1865 roku. No i jej droga już jako dorosłej osoby. Ona miała 21 lat, jak wstąpiła do klasztoru. Wstąpiła do klasztoru. Oczywiście później sama swoją taką gałąź otworzyła, Serce Jezusa Konającego. Tak, ale to było w późniejszym okresie. Tak. No i taką różne cechy miała. Przede wszystkim znała świetnie języki, 8 języków znała i była niezwykłą osobą. Na pierwszym miejscu wszędzie jakby preferowała uśmiech. Tak,
Ale tutaj może też dopowiem, drodzy Państwo, bo to tak nieładnie może, że ja tu przyjmuję pałeczkę, ale ponieważ przez pewien czas byłam prezydentką klubu Zond International, czyli kobiet, które właśnie promują zdolne inne kobiety na świecie. Otóż ona była pierwszą właściwie kobietą dbającą o edukację i opiekę w całym tego słowa znaczeniu nad dziećmi i nad kobietami. Tak, i ona dostała misję. Tak. Wysłano ją do Sankt Petersburga, do Rosji. Tak. I otóż, drodzy Państwo, wyobraźcie sobie, że po 4 latach, no niestety car stwierdził, że musi stąd. Groźna była. Tak, była za bardzo groźna. Tak. To była niezwykła kobieta, poliglotka o niesamowitej wszechstronnej wiedzy. I cała jej właściwie dalsza praca była związana z czym? No, z tą właśnie, bo ona potem niestety musiała uciec do Sztokholmu, potem do Danii i właściwie objęła całą Skandynawię tymi swoimi programami edukacyjnymi i opiekuńczymi. A poza tym ona na obczyźnie się też opiekowała Polakami, prawda? Polakami, dziećmi, tak, tak. Dziećmi, to była niesamowita sytuacja. No i o tym potem 7 czerwca 20 roku założyła ten odłam Urszulanek Szarych, czyli tych... Tak, tak. To jest właśnie to. No ale, drodzy Państwo, no program jest trochę krótki, o Urszuli Leduchowskiej byśmy mówili tutaj bez końca. Natomiast podczas podróży, bo to była bardzo mocna i bardzo taka, powiedziałabym, osoba w ruchu, zawsze mi się przypomina nasz papież, prawda? Tak jest. Ona tak samo było z nią, że nie usiedziała. I ona w 1939 roku pojechała do Rzymu. Tak. I tam rzeczywiście umarła. Tak. Nie spodziewano się tej śmierci. I potem była dziwna rzecz, o której ksiądz chciał powiedzieć. No właśnie. Ekshumacja. Ekshumacja, bo pochowano ją normalnie w habicie, w trumnie takiej drewnianej, bez żadnego zabalsamowania. W ziemnym grobie. W ziemnym grobie, na cmentarzu. I kiedy siostry te Urszulanki po 40 latach, tak, wznowiły w ogóle proces jej beatyfikacji, no to też, bo działy się różne cuda za jej przyczyną. Tak, na tym grobie, jak na grobie, się modlić, tak, bardzo dużo. Okazało się, że było bardzo dużo, bardzo takich zdrowień, różnie wyjaśnionych, ale oczywiście cud, bo kto nie chce uznać, to nigdy nic nie uzna. Oczywiście. No i odkopano, oczywiście w obecności władz i lekarzy i tego sanepidu. No i oczom ich się ukazała rzecz niezwykła. Otóż trumna już się zapadła, całe ciało było różowe. Nie wiem, czy miało temperaturę, bo nie mogę tego powiedzieć, ale jakby żywe leżało. Tak, ten raport właśnie tej komisji był zadziwiający, bo w tym raporcie członkowie tej komisji napisali, że oni mieli niesamowite jak gdyby odczucia, że mają do czynienia praktycznie z żywą osobą. Różowe ciało, było tak jakby spała. I miękkie, i te płyny w naczyniach krwionośnych. Także słuchajcie, po 44 latach to była niesamowita historia. Tak. A ponieważ ona założyła w Pniewach ten odłam tych Urszulanek, tak. To przewieziono ją. Już po wszystkich tych kolejach losu przewieziono ją i leży w sarkofagu. Oczywiście jest taka maleńka szybka tam, gdzie się podchodzi, można tam zerknąć. I leży do dnia dzisiejszego i ciało nie uległo rozkładowi. Tak. Nie uległo. To jest jeden z niezwykłych cudów, jeżeli chodzi o współczesną historię świętych. Tak. A teraz, drodzy Państwo, przejdziemy w drugie miejsce kościoła. Opowiemy o niezwykłej historii, której głównym bohaterem jest też nasz tutaj ksiądz proboszcz. Drodzy Państwo, jesteśmy w miejscu właściwie no chyba najbardziej zacnym w tym kościele, oprócz ołtarza oczywiście, gdzie jest to taki ołtarzyk związany z relikwiarzami. I o głównym relikwiarzu chciałabym, żeby całą historię opowiedział nam ksiądz proboszcz. Jak to się zaczęło? No właśnie, pięknie powiedziane, bo to jest taki ołtarzyk relikwii świętych.
I najważniejsza rzecz to jest Jezus Chrystus eucharystyczny. Tak. Ale każdy przychodzi za przyczyną tych świętych, bombarduje do Pana Boga. No i właśnie główny tutaj w tym ołtarzyku, tym relikwiarzem jest niezwykłe dzieło, w którym znajduje się kosmyk włosów świętej Urszuli Leduchowskiej. To jest u góry ten relikwiarz. Ponieważ trudno mi jakoś było znaleźć oprawę na to i będąc w Ameryce tam swego czasu, z ciotką moją pojechaliśmy na taki targ, no i zauważyłem, że był właśnie ten relikwiarz. Ale nikt nie wiedział o tym, że to jest relikwiarz. Nie, no oczywiście był tam w rupieciach leżało to, no, jak to w Ameryce. To. No i ciotka mi dopomogła kasą. Proszę powiedzieć jeszcze przed tym o ciotce, bo to jest też temat na cały program. Ciotka niesamowicie przeszła obozy łagry przeszła w Rosji i z Andersem wyszła i przeszła całą drogę przez Teheran do Ameryki. Będąc jego? Tak, będąc, kierowcą. Jego osobistym kierowcą. Tak. I niepozorna taka i ja zawsze mówiłem, ciotka, jak ty sobie radę dawała, bo ona takim olbrzymim Studebakerem jeździła, jeżeli dobrze wymawiam, na samochód ciężarowy. Tak. On mówi, człowieku, ja miałam wtedy 20 lat, nie było sposobu. No i ta ciotka mi dopomogła, ta już nie wiem za jaką tam, niewielką sumę. Symboliczną, zdaje się $50 tam chyba kosztował ten relikwiarz. Okazało się, że tam są relikwie męczenników koreańskich, Andrzeja i Pawła. I tak się składa, że właściwie jutro są, w kościele się obchodzi tego Pawła, 20 września i tego Andrzeja, tych męczenników Korei. W 1836 roku zostali zamęczeni. Czyli, drodzy Państwo, też nie przypadek, że dzisiaj tak, o nich mówimy. Może dzisiaj o nich mówimy. No oczywiście te relikwie są tam z tyłu włożone. Ale jest to dzieło złotników, holenderskich. Tak, holenderskich, więc przepiękna to jest rzecz. Tak długo, tak wszędzie tego nie rozgłaszam, ponieważ różni niedobrzy ludzie chodzą, mogliby czasem tam rękę wyciągnąć, dlatego mam i to opancerzony ten relikwiarz. Jest on bardzo piękny. I z przodu właśnie jest kosmyk tych włosów świętej Urszuli Leduchowskiej. Bardzo dużo ludzi tu przychodzi, bardzo wiele wypłakuje swoje różne żale, prośby, mówi. I przypuszczam, że otrzymują wiele, wiele różnych łask za pośrednictwem świętej Urszuli. Ale ponieważ to miejsce nam się tutaj wzbogaciło jeszcze o inne relikwiarze, to przy okazji chciałabym, żeby ksiądz powiedział. No więc jest taka niezwykła rzecz, że my też różnymi drogami otrzymaliśmy dla naszej parafii relikwie świętego Franciszka. A wiadomo, że święty Franciszek też założył zakon żeński świętej Klary. Tak. I na przykład niesamowitą jest rzeczą, też będąc w Ameryce, różnymi drogami ktoś przyszedł i miał te relikwie świętej Klary z dokumentem, co ja nie mogłem w to uwierzyć, ale dałem to zbadać. Okazuje się, że jest to prawdą. Prawdziwe. Tak, i ta osoba znowu przez różnych ludzi, już nie żyje, przysłała te relikwie do naszego kościoła. I mamy relikwie świętego Franciszka. Te na wprost? Tak, tak? I świętej Klary. Czyli świętej Klary. Z boku. Tak. No i oczywiście mamy naszej ukochanej Faustyny. Tak. Faustyny. I mamy teraz błogosławionego Jerzego Popiełuszko. Też mamy. No, także jest taki ołtarzyk, a jeszcze już są w drodze, będą już niedługo, już je tu mamy, świętej Ryty, święta Ryta. Ale taki ołtarzyk tych orędowników boskich. Także, drodzy Państwo, pielgrzymka to ważna. Dziękuję. I na własne oczy zobaczyć to, czego gdzie indziej nie zobaczycie, a przy okazji dostąpić być może łask. Tak. Bardzo się cieszę, że jest tutaj rozmowa o świętym Franciszku, bo to jest mój ukochany.
który właśnie jest tym ekologicznym świętym, prawda, którego nikt nie rozumiał. Cudownie, tak. Natomiast na zakończenie, drodzy Państwo, jak się już chwalimy Kościołem, to pochwalimy się dziełem, które jest w centrum ołtarza. Tak. Otóż, drodzy Państwo, na świecie żyją malarze, którzy zajmują się różnymi technikami, różnymi stylami, różnymi tematami. Tak się złożyło, nie też przez przypadek, że poznaliśmy tego samego człowieka. Jest to niezwykły malarz, który się nazywa Białogórcow, który znany jest w Europie z malarstwa ołtarzowego. Tak. I dzięki sponsorom i zabiegom księdza proboszcza można zobaczyć też niezwykłe dzieło Ostatnia Wieczerza według Leonarda da Vinci'ego, pędzla Białogórcowa. Otóż jesteśmy już przed pięknym obrazem i parę słów. No właśnie, tak jak już słyszeliśmy przed chwilą, że jest to kopia Leonarda da Vinci. Chodziło o to, żeby każdy, kto wejdzie do tego kościoła, centralną rzeczą, jaka jest, to jest tabernakulum, Jezus Chrystus eucharystyczny, ale żeby była cała myśl, więc jest niżej ołtarz ofiarny, nad tabernakulum jest ofiara całkowita, czyli Jezusa Chrystusa na krzyżu, a między tym jest Ostatnia Wieczerza, czyli ustanowienie Eucharystii. I tak ciągle o tym myślałem, jakby to wszystko połączyć. No, myślę, że prawie się to udało, oczywiście za wiedzą wszelkich władz. Jest to, mogę pewnie powiedzieć, że w Polsce Północnej pewnie największy obraz, bo jest długości 8 metrów przeszło, wysokości 2,5 metra, waży prawie 900 kilo i jest zamocowany na 40 takich hakach potężnych. Jak już słyszeliśmy, namalował go pan Białogórcow, Paweł. Jest to kopia Leonarda da Vinci. Bardzo pięknie to wszystko przedstawił, bo jest pan Paweł mistrzem pędzla, koloru i można patrzeć na każdą twarz tego apostoła i widzieć myśli apostoła. Co oczywiście Leonardo da Vinci tak zrobił, ale teraz to wszystko powiększyć i tak samo zrobić to. No więc on tego dokonał. Jest też, są dwa takie akcenty, które może sobie każdy znaleźć, które on zawarł, już pan Paweł. A mianowicie po prawej stronie jest sól na tym stole. U Leonarda da Vinci tego nie ma, ponieważ pan Paweł ma skończone szkoły malarskie w Leningradzie i w Moskwie. Bardzo wysokie konserwatorium, więc zawarł taką rzecz, że jeżeli u nich, tak się mówi, jeżeli ktoś jest wrogiem, to wysypuje, sól się wysypuje w jego stronę. Czyli zastosował taką symbolikę. Symbolikę. I tu ta sól idzie w kierunku, wysypała się w kierunku Judasza. W kierunku Judasza. A no i taka druga rzecz, którą niech sobie każdy wyszuka, to jest nasz kościół zawarty, nie powiem gdzie, cały jest namalowany w tym obrazie, bardzo maleńki. No jest to przepiękne dzieło, zrobione jest to olej na płycie bakielitowej, także jest niezniszczalny. No i cieszymy się z tego, bo daje całość Eucharystii, całość daje. A ja się cieszę, że też mam udział. I dostałam, ale dostałam też właśnie od Białogórcowa jego autoportret. Także to też niezwykły taki charyzmatyczny człowiek. Drodzy Państwo, na tym kończymy dzisiejsze spotkanie, dziękując bardzo serdecznie księdzu proboszczowi. No i jeszcze raz zapraszając w te mury. Tak, kościół jest otwarty cały dzień. Od w pół do siódmej rano do godziny 19 jest to dziennie otwarty i można przychodzić i się modlić. Wielu przyjeżdża, szczególnie z dziećmi, pokazuje tutaj w kościele. No, takich zabytkowych tam rzeczy nie mamy, ale jest Chrystus najważniejsze. Tak. Mnóstwo, że tak powiem, wiary, energii i
no i tej myśli przewodniej, że tak. Się to dzieło ukończyło. No tak, każdy coś w kierunku oczywiście księdza proboszcza. Żegnając się z Państwem, zapraszam na kolejne odcinki. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję.